Witam serdecznie trenera kadry Polski, pana Arkadiusza Miłoszewskiego. Panie Arku, kilka słów o tych finałach. Widać mnie? Tak, oczywiście, widać? Oczywiście. Turniej bardzo ciekawy, bardzo dużo talentu koszykarskiego, chłopaków widać. Cieszę się bardzo, że bardzo dużo wysokich zawodników. Tak, w tym roczniku tak. Tak, w tym roczniku jest bardzo wysokich zawodników. Duży talent, ale jeszcze dużo pracy przed nami. Cieszę się, że są tak wyrównane mecze, że jest wyrównany poziom, że nie ma jakichś takich meczy o popietruszkę, tylko są wyrównane, są na styku. Wtedy wychodzą charaktery, wtedy wychodzą umiejętności zawodników. Uczą się tego, że takie mecze na styku trzeba wygrywać, trzeba podejmować decyzje w stresie. Tylko się cieszę. Pierwszy raz jestem na takim turnieju jako obserwator, tak? I bardzo mi się podoba. Notatki porobione, niedługo powołania przyjdą na kamp centralny. Był pan też w Nowym Targu na turnieju regionu Południe, tak, i ten, tak, jak tak. To wyglądało? Czy chłopcy zrobili postęp? Tak, niektórzy zrobili bardzo duży postęp, bo minęło tam chyba 5 miesięcy od listopada, bo to w listopadzie był w Nowym Targu i podoba mi się, że niektórzy zrobili naprawdę duży postęp. To rokuje na przyszłość, że potrafią się dobrze uczyć, że będą w nich dobrzy zawodnicy. Mówi pan o zawodnikach wysokich, nie brakuje w kadrze 2,7, 2,5, 2,6, 2,4, ale niech pan powie coś o obrońcach rozgrywających. Jest wybór. Jest duży wybór rozgrywający. Jedyne, do czego można się ewentualnie przyczepić, że brakuje takich typowych strzelców, tak? Tak, jak mało trójek jest w tym turnieju. Mało, ale ja myślę, że to się jeszcze coś wyklaruje, że oczywiście strzelec to już powinien się objawić, tak, w tym roczniku, ale są niektórzy taką smykałką trafiania, ale nie ma takiego, żebym powiedział, ale ten to ma, nie wiem, jak powiedzmy tu siedzący Mateusz Ponitka czy Michał Michalak w tym roczniku, wtedy można było powiedzieć, że to są wybitni strzelcy. Tutaj takiego brakuje, ale być może jeszcze do imprezy głównej daleko, bo ponad rok, i być może jeszcze ktoś się objawi. Mało chłopaków jest z rocznika młodszego, z 9-7, aczkolwiek ci młodsi się... Marcela Ponitkę mamy, który teraz... Się dobrze pokazuje. Dobrze się pokazuje jako 9-7. To też niepokoi, że ten 9-7 tam się nie przebił. A być może ten 9-6 jest taki mocny, że 9-7 się nie może przebić. Szkoda, że 96 rocznik nie ma szans na udział w Mistrzostwach Świata, bo to jest 102 lata. W tej chwili on w Rowisz 95 walczy, a potem 97, ale u 19 może chyba się zmienią. Można powiedzieć szkoda, ale dlaczego 96 ma nie grać w 95 roczniku, jeżeli będą dużo lepsi, tak? No ja uważam, że nie stoją na straconej pozycji. Na razie chyba tylko 3 było próbowanych, tak? Wybert, Włodarczyk i Pryfer, a dlaczego nie ma 4, 5, 6? Ja myślę, że oni tu udowodnią i pokażą, że mogą. Na kampach, ja im w tym pomogę na pewno. Na kampach było troszkę więcej z 96 próbowanych. Ja myślę, że oni mają szansę się przebić do 95. Jak pan uważa tutaj w wielkim finale, kto zdobędzie złoto Podlasia? Rozdarte serce trochę, bo jestem z Warszawy, a ja jestem, że tak powiem, neutralnym obserwatorem. Podoba mi się finał. Oczywiście znam dużo zawodników z Wielkopolskiego, jestem z Mazowsza i ani jeden zespół, ani drugi nie stoi na straconej pozycji. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Faworyta nie wskażę. A czy już wiadomo, kto panu będzie pomagał przy kadrze? Jeszcze nie wiadomo. Ja myślę, że ten wybór spadnie na mnie. Mam nadzieję, że będę miał taką decyzyjność podjęcia tej decyzji, że ja będę mógł podjąć decyzję. Jeżeli mi związek narzuci, ja z każdym umiem pracować. Za niedługo kadry wojewódzkie, gdzie się spotkają się chłopcy, czy pan ty na wszystkich? Na wszystkich. Już po sezonie. Na kampie centralnym też będę, tylko tam jest jeden problem, bo jestem w szkole FIBA i troszkę mi nie będzie na tej... Paru chłopaków, znaczy się paru, tu większość chłopaków za niedługo zacznie bój o Mistrzostwo Polskie Kadetów. Czy pan się tylko... Będę. No to super. Będę. Dziękuję, że pan przyjdzie. Wszędzie mogą przyjść, porozmawiać. Trener kadry Artur Miłoszewski, który jest od początku na wszystkich meczach. Gratuluję. Dziękuję. I za chwileczkę druga połowa meczu.